Aktywny Maluch, pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. To nowy program ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jego celem jest dofinansowanie gmin, w których nie ma żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc opieki w ramach dziennego opiekuna. O nowym programie mówiła podczas konferencji prasowej Alicja Łebkowska-Gołaś w swoim biurze poselskim. Zaprosiłam media i chcę też zaprosić samorządowców do tego, żeby wziąć udział w tym programie. Dla polskiego rządu priorytetem jest opieka i wsparcie polskiej rodziny, o czym świadczą programy, które do tej pory uruchomiliśmy. To jest program Aktywny Rodzic, wsparcie dla rodziców, którzy wracają bądź też zostają po urodzeniu dziecka w domu. Jest to program Aktywny Maluch, który jest kontynuacją pewnych wcześniejszych działań. Dotyczy też między innymi opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, które są szczególnie dotknięte brakiem takiej opieki. To są tak zwane przez nas białe plamy. W odpowiedzi na te białe plamy uruchomiliśmy też program pierwszy opiekun dzienny w każdej najmniejszej gminie. Jest to program, który spowoduje, że w tym okresie do końca roku, od 15 lipca, będziemy mogli zaopiekować się dziećmi w najmniejszych miejscowościach do lat 3, po to, by rodzice mogli wrócić do pracy. Bo tak jak mówię, wzrost dostępności tych miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale również do aktywizacji zawodowej, szczególnie mam, bo to szczególnie nas dotyczy. Drodzy Państwo, sytuacja w województwie podlaskim nie jest sytuacją najlepszą, jeśli chodzi o tą opiekę do lat 3. Stąd też apeluję do wszystkich samorządowców, by w tym programie wzięli udział. Aż 67% gmin w województwie podlaskim nie posiada takiej opieki, więc to dużo. Dużo i to powoduje, że coraz więcej rodziców zostaje w domach, nie podejmuje aktywności zawodowej. Na czym polega pierwszy opiekun dzienny w gminie? Chciałabym Państwu powiedzieć, że możecie aplikować o kwotę do 300 tysięcy złotych na zaadoptowanie lub zakup lokalu albo zamontowanie sprzętów niezbędnych do tego, by dziećmi się opiekować w tym okresie. Jak również przeznaczymy do 8 tysięcy złotych brutto na utrzymanie miesięczne takiego miejsca. Można je wydać na wynagrodzenie, na opłaty, więc sytuacja jest bardzo klarowna. Jeśli chodzi o liczbę takich punktów, można je w danej gminie otworzyć do 2. Myślę, że potrzeby gmin województwa podlaskiego są duże i jest na to szansa. Aplikować o te środki można do 30 sierpnia. 15 września zostaną opublikowane wyniki. Wnioski składamy oczywiście przez platformę ePUAP do urzędów wojewódzkich. Tam zostaną zweryfikowane i przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Proszę się nie martwić, wiem, że jest krótki czas. Jeśli w ramach sprawdzania tych wniosków okaże się, że są jakieś błędy, to Urząd Wojewódzki zgłosi się do danej gminy, żeby uzupełnić dokumentację. Nie ma z tym żadnego problemu. Także drodzy Państwo, zapraszam jak najbardziej. Zgłaszajcie się. Nasze dzieci na to zasługują. Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia. Wnioski można składać elektronicznie przez ePUAP do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.